Trzeba było znaleźć miejsce na cmentarz, więc zgodnie z zasadą religii żydowskiej cmentarz jako miejsce święte, ale zarazem nieczyste, musi znajdować się poza terenem zabudowanym. Więc popatrzano na plan ówczesnego Zabrza w XIX wieku i zobaczono, że droga kończy się tutaj na Zandce dzisiejszej, na wysokości cmentarza ewangelickiego, który jest o kilka lat starszy od tej nekropolii. Więc Żydzi postanowili, że tu chcą założyć cmentarz. Więc cmentarz powstaje, on powstaje dosłownie tak, jak jest tam linia tych drzew. To jest ten pierwszy jakby zalążek cmentarza. Później, kiedy poprowadzono tu drogę pod koniec XIX wieku, dokupują tą działkę, dorównują do drogi i stawiają tu, w tym miejscu, gdzie jest ta płyta betonowa, dom przedpogrzebowy. Bardzo ważne miejsce, ponieważ w religii żydowskiej prawo mówi, że w samym dniu, kiedy stwierdzimy śmierć członka naszej społeczności, musi odbyć się pogrzeb. Oczywiście w XIX wieku gazety są pełne różnych takich doniesień, takie ludzkie. Człowiek się boi co po śmierci, zastanawia się, więc Żydzi wiedzieli, co mówi prawo, jak prawo nakazuje, ale jak czytali te gazety, że ktoś tam na cmentarzu się obudził, albo go żywcem pochowali, tam krzyczał z trumny, no to się tak trochę bali. Więc w XIX wieku, żeby być tak zgodnym z literą prawa, że faktycznie jak stwierdzą, że jestem zmarły, to szybko mnie pochowają, a ja być może się obudzę. Jak ktoś się z tym poradzić? Więc radzono sobie w taki sposób, że do grobu na przykład była taka rura poprowadzona, a zmarłemu wiązano tutaj sznurek i u góry był dzwonek. I teraz, kiedy on się tam zaczął ruszać i krzyczeć, to on dzwonił tym dzwonkiem, ci z Hebra Kadisza szybko lecieli, ta ziemia jeszcze nie była tak utwardzona, odkopywali go i mógł jeszcze pożyć. I często jest tak, raz pytałem rabina, mówię, Rebe, przez ten Juliusz, to był taki dobry człowiek, i on teraz pójdzie do tego Szeolu, będzie mu tam gryzł, przecież za co? On tyle pomagał, tyle dobrych rzeczy robił, a on teraz będzie tam czekał na tego Mesjasza w takim ciężkim miejscu. A rabin, to jest właśnie fajne w judaizmie, rabin mówi, Darek, tam dla niego w tym Szeolu jest taki pokój z mniejszą ilością pająków, żmi i tych gryzących rzeczy. Także facet umiera 20 miesiąca Adar 1. Ile ja się naszukałem, kiedy był Adar 1. To jest miesiąc, który dochodzi do kalendarza w tym roku przestępnym, kiedy dodaje się 13 miesiąc, który ma 30 dni. Więc tak plus minus co 19 lat ta osoba ma, można to przyjść, obchodzić jego rocznicę śmierci. Jeśli zmarła żona, to najczęściej ten mężczyzna szukał następnej kobiety, zakochiwał się i miał z nią następne 6, 8 dzieci. 10 to tu jest taka norma. Jak ktoś miał poniżej dzieci, to mi się wydaje, że albo coś między nimi iskrzyło, albo było nie tak. Izak Polak, razem ze swoją tą Rozem miał 10 dzieci. W gazetach ukazuje się nekrolog. To jest nekrolog z epoki, z gazety, gdzie rodzina zawiadamia, że ich tata, Izak Polak, który zmarł w wieku 75 lat, jego trumna przyjedzie do Zabrza o godzinie 3 na dworcu w Zabrzu. Zapraszają wszystkich, którzy go znali, żeby tam przyjść, przywitać Izaka i z dworca ten konduk żałobny tutaj na cmentarz przyszedł, aby go tutaj pochować. Jak Państwo wiecie, Ameryka to jedyny kraj, gdzie są tak zwane trumny bezpieczeństwa z telefonem, z lampką, jakimś zapasem tam już Milky Way jest, nie wiem, cukierek, żeby się dzwonić, specjalne zamontowane nadajniki w ziemi, żeby można było zadzwonić. To jest tylko jeden numer, jest ekipa, przyjeżdża, wykopuje i no i żyjemy jeszcze. Jedno pokolenie odchodzi, drugie przychodzi, a ziemia trwa na wieki.